Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie muzyczne wideo do piosenki Friends We Made. Także co, ja już tutaj nie przedłużam i zapraszam cię mój drogi widzu do oglądania tego materiału. No dobra, no to zaczynamy, zobaczmy jak wygląda tutaj to wideo do tej piosenki Friends We Made. Okej, na razie widzę tutaj jakaś staweczka. Czy oni teraz tutaj będą próbować zdobyć ostatni z mieczy? Miecz od Russo? Chyba tak. Teraz już tutaj na dole będziecie mieli napisy też po polsku, co tutaj mówią, żebyście sobie mogli przeczytać. Czy on teraz kliknie przycisk, a to jest Russo? Tak. I to chyba koniec stawki. Nie, jeszcze nie. Zdobili miecz, Russo. Czyli teraz pewnie wyruszą w podróż po ostatnią nagrodę. Okej, teraz się zaczyna piosenka. Okej, zdobył skrzydła i teraz leci do Shrine'a na finałową walkę. O, Creekcraft. Pamiętam to, też próbowałem to zrobić. Te wszystkie etapy, które teraz tutaj są w tej piosence. Niestety na ostatnim etapie mi się nie udało. Nie, no bardzo fajna jest ta animacja. Widać, że się tutaj postarali. Piosenka też zresztą fajna, musi się przyznać to. Napiszcie, czy wam się podoba ta piosenka w komentarzu. Okej, i tutaj ta osoba wygrała, teraz już leci odebrać nagrodę. O, czy złapie? I jego przyjaciele to pali. No piosenka w sumie jest o tym, że o przyjaciołach, więc nie dziwię się, że tutaj taki motyw. I to koniec. O, co to? Czekajcie, coś tu jeszcze jest. Okej, okay, ktoś obserwuje to. O kurczę. Czy to jest jakaś zapowiedź kolejnego sezonu? I jeszcze ta karteczka. You won't get away with this, JP. Jakby ktoś nie wiedział, kto to jest JP, to jest to J Party. Jeden z administratorów Robloxa. I właśnie on wręczał tą statuetkę na koniec finału drugiego sezonu RB Battles. Jeżeli chcecie, żebym nagrał teorię dotyczącą tej końcówki, którą właśnie widzieliśmy, to zostawcie tutaj dużo łapaczek w górę, to nagram taki odcinek. Piszcie w komentarzach, czy wam się piosenka i to wideo podoba. A z mojej strony to już jest wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Robloxa na moim kanale. Pamiętajcie o łapeczce w górze i subskrypcji, jeśli ten filmik wam się podobał.